O, przerwa. Z kolegami się wybraliśmy na Tarnicę. Jesteśmy może w połowie i umieramy. Przynajmniej ja. Krzesiek, chcesz coś powiedzieć? Wojtuś? Ja mam Dobra. Urodę radiową. Dobra. To tak jak ja. Dobra. Idziemy dalej. O Jezu Chryste. Filmować tą górkę. Jest ładna górka. Jezu, z moją kondycją to powiem słabo. To przed komputerem się inaczej biega. Tam z shiftem. Jesteśmy już u podnóża Tarnicy. Było ciężko. Idziemy dalej. Tam nie idziemy. Tu zaczyna wiać dość mocno. Na szczęście kolega czeka na biednego Jacka, który dokładnie na szlaku jeszcze umrze, nie? 2 minuty 30 sekund do szczytu. No, już niedaleko. O kurczę, ale tu ładnie. Dobra, idziemy dalej. Byliśmy tam, na Tarnicy. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj. Idziemy tam teraz. Powiem, że
mega widoki, ale kondycję też trzeba mieć. Trasą powrotną. Piękne widoki. Udała się pogoda, także jest super. Taki wypad, myślę, że na jeden dzień to jest naprawdę dobry pomysł. Przy okazji można sprawdzić, jaką macie kondycję, bo z moją nie jest dobrze. Robimy przerwę na kawę. Wojtek, dawaj, rozpalaj. I zamiast zapalniczki elegancki, kurde, krzemień. Nice. Krzesiwo. O, cieplutka, to się moment zakotuje. Dobra, ja robię MRE. Wygląda Jacek, prowadzi bardzo znany kanał na YouTubie, Jacek Łowca. Nie wszyscy wiedzą, jak on wygląda, dlatego go pokazuję. A to jest Wojtek, naczelny rowerzysta Rzeszowa. Tak mówią. Robi większe przebiegi rowerem niż ja samochodem.
Także ten. Pozdrawiam. Gdzie nigdzie na szlakach są takie jakby podesty. Ale to myślę, że z tego względu, że tutaj jest dość podmokły teren i żeby ułatwić jakby podróżowanie pieszym, to oczywiście zostało to w ten sposób jakby utwardzone. Piękne okoliczności przyrody. I tak zeszliśmy z Połonin w las. Idziemy, spacerujemy dalej. Na koniec zobaczymy, ile się nam udało kilometrów mniej więcej przejść. Wąwozy. No to już koniec prawie naszej trasy. Fajnie było, ale się skończyło. Wracamy. Ale może jeszcze zahaczymy o jakiś punkt widokowy. Zobaczymy.